Jaki efekt do gitary kupić jako pierwszy? Otóż to zależy. Musimy wziąć pod uwagę, czy naszym priorytetem jest kanał czysty, przesterowany, może solówki oraz to, jakim sprzętem dysponujemy, to znaczy jaki mamy wzmacniacz oraz gitarę. Jeżeli zależy Ci bardziej na brzmieniu na kanale czystym, to efekt, bez którego ja nie wyobrażam sobie grania na klinie i brałbym go w ciemno jako pierwszy, jest oczywiście reverb. Reverb, czyli pogłos, to efekt, który daje nam wrażenie przebywania w pomieszczeniu, przedłużając dźwięk naszej gitary o odbicia ze ścian tego wirtualnego pomieszczenia. I o ile możemy korzystać z reverbu jako typowego przestrzennego efektu, kręcąc duże ambientowe pomieszczenia, to jednak ustawiając go bardziej dyskretnie, możemy mieć go włączonego cały czas, a brzmienie naszej gitary stanie się bardziej trójwymiarowe, większe, pełniejsze, czy odpowiednio kręcąc gałami, bardziej nasycone. To ile robi reverb, uświadomimy sobie grając jakiś motyw z lekkim reverbem, a potem wyłączając. Absolutnie pierwsza kostka, którą idę kupić zaraz po tym, jak spłonie mi salka prób, to delay. Delay to efekt, który do brzmienia naszej gitary domiksowuje jeden lub więcej nieco opóźnionych śladów. Jest to niesamowicie wszechstronny efekt, który odpowiednio użyty może zmienić oblicze naszej gitary. Omówmy trzy najbardziej oczywiste zastosowania delaya. Domiksowując delikatny i cichy ogon, delay może być stałą częścią składową naszego brzmienia na kanale czystym lub lekko zdrajwowanym. Ja osobiście razem z reverbem mam włączony taki delikatny delay cały czas. Osobiście nie wyobrażam sobie włączyć delaya na solówce i o ile w szybkich przebiegach lepiej ustawić go na niskie wartości, to w bardziej gilmurowskiej solówce możemy włączyć już dłuższy ogon. Po trzecie możemy używać delaya jako efektu kreującego nasze brzmienie. Przykład pierwszy z lewej. Ustawiamy wartość odbitki na ósemkę z kropką i cieszymy się efektem tak chętnie używanym przez takich gości jak Hank Marvin, Dave Gilmour czy The Edge. Po czwarte, niektóre cyfrowe delaye posiadają looper, o którym zresztą powiemy sobie za chwilę, dlatego może odpaść nam kupowanie kolejnej kostki. I taka moja obserwacja, jeżeli będziecie kupować delaye, a będziecie chcieli to zrobić niedrogo, to niestety stajecie przed wyborem funkcjonalność czy dobre brzmienie. Bo o ile cyfrowe, tańsze efekty typu Joyo potrafią bardzo dużo, to znaczy mają różne symulacje odbitek, możemy wklepać sobie dowolne tempo, czy nawet mają wbudowany looper, to niestety brzmią średnio. Delaye analogowe natomiast potrafią brzmieć przepięknie, musimy natomiast pogodzić się z ograniczoną funkcjonalnością i zapomnieć o automatycznym wklepywaniu tempa. Natomiast dobrze brzmiący cyfrowy delay to już niestety droga impreza. Jeżeli Twoim priorytetem jest rozwój, nauka improwizacji, ogrywania akordów lub po prostu lubisz sobie składać swoje motywy, a potem do nich plumkać, a dobre brzmienie może na razie zaczekać, to dobrym efektem na początek będzie looper. Looper to kostka, która nagrywa nam to, co gramy, a następnie odtwarza w pętli, dzięki czemu możemy plumkać sobie do tego, co nagraliśmy. Możemy m.in. zapętlić sobie akord, a następnie ćwiczyć do niego pasaże, pentatoniki, skalę. Zapętlić sobie kilka akordów, a następnie ćwiczyć sobie zmiany arpeggiów czy skal. Zapisywać swoje pomysły czy riffy, a następnie pisać sobie do nich kolejne partie. Rynek oferuje nam przeróżne konstrukcje od prostych pojedynczych looperków, które da się wyhaczyć w okolicach 300 zł, poprzez wynalazki typu Bend Trio DigiTech, który do tego co gramy jest w stanie dorzucić nam jeszcze perkusję czy gitarę basową, po mega profesjonalne kombajny, na których jesteśmy w stanie zapętlać kilka rzeczy na raz, ułożyć sobie zwrotki, a potem przeskakiwać na refreny. Przy takich rzeczach jesteśmy w stanie przygotować sobie cały performance lub uatrakcyjnić nasz występ live.
Jeżeli twój wzmacniacz ma tylko jeden kanał i nie możesz szybko przełączać się między kanałem czystym a przesterowanym, twój wzmacniacz nie ma pętli efektów, a część kostek, np. delay czy reverb, chciałbyś ustawić po przesterze, po prostu jesteś niezadowolony z brzmienia przesteru, jaki masz we wzmacniaczu, to efektem, który powinieneś rozważyć na początek, jest overdrive lub jego bardziej hardkorowy brat, czyli distortion. Pamiętaj natomiast, że jeżeli twój wzmacniacz jest absolutnie beznadziejny, czy to na czystym, czy na przesterowanym kanale, lub sam głośnik jest kiepskiej jakości lub ma małą powierzchnię głośnika, to najprawdopodobniej najdroższy i najbardziej butikowy przester zabrzmi na twoim wzmaku jak kupa. Taka rada ode mnie: nie szukajcie na początek mega drogich kostek typu overdrive czy distortion, bo są to dość proste konstrukcje, więc da się kupić naprawdę dobrze brzmiące efekty tego typu za nieduże pieniądze. Sam mam drive od Chaosa, który obecnie kosztuje w okolicach 270 zł, a brzmi jak milion dolarów. Jeżeli jesteś fanem kąśliwych riffów funky, muzyki reggae lub Kirka Hammetta, dość. To ła, czyli kaczka, jest efektem dla ciebie. Kaczka to sterowany stopą filtr, który w zależności od ustawienia naszej stopy zmienia nasze brzmienie. Zapodana na czystym brzmieniu może zabrzmieć następująco. Absolutna podstawa w czasie grania patyków. Przyduszana na solówce przywołuje ducha takich asów jak Kirk Hammett. I challenge: spróbujcie używać kaczki, nie poruszając przy tym ustami. Nie będziecie zadowoleni z następnego punktu, ale jest to stroik. Taki pedalboardowy stroik po przyduszeniu wycisza nam naszą gitarę, a my jesteśmy w stanie stroić się w ciszy, nie denerwując domowników. Choć byłem świadkiem, że typ stroił na koncercie gitarę na ucho, rozkręcony opór, oczywiście na przesterze. Alternatywą jest tutaj stroik, który zakłada się na główkę gitary. Musimy jedynie pamiętać o tym, że po jego włączeniu musimy wyciszyć sobie gitarę, a stroik zbiera nasze dźwięki poprzez drgania. Czego nie polecam na początek? Na pewno wszelkich efektów, co do których nie jesteście w 100% pewni, co chcecie z nimi zrobić. Equalizer, kompresor, jeśli nie gracie akurat na telku bądź stratokasterze, booster, fuzz czy bramka szumu. Są to moim zdaniem kostki, które zostawiłbym sobie na czas, kiedy moja świadomość brzmieniowa wzrośnie. Tym bardziej, że bezmyślne korzystanie na przykład z bramki szumów albo rozkręconego opór kompresora, czy nie daj Boże fuza, może zdegradować nasz rozwój gitarowy, dlatego że po prostu będzie fałszował nasze brzmienie. Jeżeli chodzi o symulacyjne efekty typu chorus, flanger, phaser czy tremolo, to szczerze zadbałbym najpierw o podstawę mojego brzmienia i może najpierw zaopatrzył się w reverb czy delay. Zresztą efekty te bez rewerba i tak zabrzmią średnio. Na pewno wiele osób zastanawia się, czy nie warto zatem kupić multi-efektu. Komu to potrzebne? I mieć te efekty, a także wiele innych, za jednym zamachem, a także pewnie niedrogo. I jest to dość kontrowersyjna kwestia, jeden rabin powie tak, drugi powie tak. Sam uważam, że multi-efekt to spoko wybór, pod warunkiem, że jesteś świadomy brzmienia, wiesz, co chcesz osiągnąć, wiesz, do czego służą poszczególne parametry efektów oraz lubisz sobie trochę pogrzebać. Natomiast z doświadczenia widzę, że ludzie, którym mam przyjemność pomagać w gitarowym rozwoju, mając multi-efekt, są mega zagubieni. Punktem przełomowym jest zazwyczaj wejście w ustawienie jakiegoś efektu, na przykład kompresora, i zobaczenie parametrów typu threshold, mi, mix, attack, sustain, ratio, i zazwyczaj kończy się to paniką i wybraniem jakiegoś presetu, albo nie daj Boże przyjściem z tym multi do mnie, żebym coś ukręcił. Dlatego uważam, że na początek trochę lepiej jest kupować po kolei nawet tanie kostki, ale uczyć się sumiennie i systematycznie tego, do czego one służą. No i kolejna zaleta jest taka, że mamy wszystko na wierzchu, aby dodać czy odjąć jakiegoś parametru, nie musimy wchodzić do menu i przekopywać się, co mnie akurat zawsze bardzo denerwowało, tylko wystarczy się schylić i złapać za odpowiedni potencjometr. Podkreślam natomiast jeszcze raz, że w wojnie kostki czy multi-efekt moim zdaniem nie ma zwycięzcy i nie zamierzam nikogo namawiać do kupowania kostek, jeżeli akurat ma ochotę na multi. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, bardzo dziękuję za uwagę. Przypominam, że można wspierać nas na Patronite. Na razie!